Cześć, ja jestem Bolek, a dzisiaj gramy w Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, troszkę w moim ciężarówce się zmieniło. Wgrałem sobie mody. Jak zobaczyłem, że mam zlecenie za milion, to kopara mi opadła. Postanowiłem od razu to zrobić. Zrobiłem, no i dostałem to, na co zasłużyłem. Czyli 6 osi podwozia. Nową kratę ochronną, jak widzicie tutaj. No i nową flagę jeszcze z modów. Teraz aktualnie sobie wiozę amunicję. O, widzicie? Tutaj mamy... Czekajcie momencik. Czekajcie. O, teraz. Jak widzicie, tutaj mamy swoje akcesoria. Tutaj mam... To już jest z poprzedniego odcinka. Widzicie tą flagę? ZSRR. Oczywiście, że musiałem ją mieć. Na dodatek, jak robiłem to zlecenie za milion, bo to było na szybkim zleceniu, bo moja ciężarówka już, no krótko mówiąc, się do rynku przesyłek nie nadawała, bo miałem 26% uszkodzeń, no tylko dlatego, że jakiś baran we mnie wjechał. To są boty, przecież wiecie, bo ja wtedy jeszcze miałem moda na realistyczny ruch drogowy i go wywaliłem. Wymuszali wiecznie pierwszeństwo. Przepraszam, jeszcze. Jeszcze trochę śpię. Więc teraz moja ciężarówka jeszcze bardziej nienawidzi miast, ale jeszcze bardziej uwielbia autostrady. A zobaczcie, co się dzieje, jak skręcam. Tylna oś się też obraca. Znaczy środkowa oś. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Jak ten. Podzielę ten odcinek chyba na dwie części. To będzie pierwsza część. I tam się zatrzymamy na parkingu. Odłączę na chwilkę na czapę, żeby wam pokazać, jak to działa. Nie będziemy się teraz na poboczu zatrzymywać. Dobra. O czym ja z wami chciałem porozmawiać? Czekajcie, jaką ja chciałem zapowiedzieć serię? A, filmów z kamerką jednak nie będzie. Przepraszam bardzo, przepraszam was bardzo za to. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Obiecywałem wam, że będą filmy z kamerką za jakiś czas. Jednak ich nie będzie. Jak już się tego nauczę, to zrobię. A uczyć to jakoś mi to nie idzie zbytnio. Tak więc nie będzie aktualnie filmów z kamerką. Dobra. I będą vlogi od teraz. Od teraz już będą vlogi, bo ściągnąłem aplikację do tego, żeby móc nagrywać filmy kamerką. Ale jak ja nagram taki filmik i film z kamerką naraz, to ja nie wiem, jak te filmiki sparować, czyli połączyć ze sobą, tak? Jeśli ktoś z was wie, to napiszcie to w komentarzu. Czy jakąś serię chcę zapowiedzieć? O, jest stacja. To jest dobre pytanie, czy chcę jakąś serię zapowiedzieć. Dajcie mi się zastanowić. Simsów seria miała dojść. O, widzicie? Tutaj skręca ta oś i ta. A ta z tyłu już nie skręca. A, jeszcze jeden poziom mam do wbicia. I nasza ciężarówka w ogóle już będzie wykoksana, bo nie dość, że będzie miała takie podwozie, to jeszcze będzie miała wysoką kabinę bardzo. Dobra, myślę, że zatankujemy sobie, co? No, myślę, że to jest dobry pomysł. Startowanie z ósemki to raczej nie jest coś łatwego. Dobra, włączmy silnik. Zobaczcie, jak się teraz możemy obrócić. Dość ostro, nie? Wcześniej mogliśmy tylko tak, a teraz już tak możemy. Najprawdopodobniej w tej najwyższej kabinie będą tu jakieś akcesoria, że możemy, albo na przykład okno panoramiczne. Może na przykład będziemy mogli coś tam mieć na to wpływ. Nie wiem, nie wiem kompletnie. W każdym razie teraz możemy olewać czerwone światła, bo gra się baguje, bo
Gra teraz traktuje tą oś, tą drugą. Jak widzicie, teraz traktuje jako przednia oś, ale też jako tylna oś. Więc to się tak trochę baguje i możemy przejeżdżać przez czerwone światła. Dziwne to trochę, ale tam. Nie ma co narzekać. Dla nas to jest dobre. Zero dodatkowych kosztów, no nie? Dzisiaj chyba nie mam nic. O, nawet jeszcze sobie wgrałem modę na taką ciężarówkę wielką, amerykańską. Tylko nie wiem, gdzie ją kupić. W jakim salonie. Dowiem się w najbliższym czasie. Dobra. Więc dzisiaj taki bardziej luźny odcinek. Nie będę na nic dzisiaj chyba narzekał. Chociaż mogę w sumie też troszkę opowiedzieć, no nie? Tylko o czym? No, u mnie ostatnio nic takiego nie było specjalnego. Kurczę. No nie wiem. Dobrze, to przed każdym odcinkiem Eurotracka sobie będę pisał o 16 tysięcy przychód kierowca Thomas P. Coś wam jeszcze pokażę. Widzicie? Ocena 2,5, ocena 2,5, ocena 2,5. Jeszcze niedawno ten gość miał 0,7 oceny, ten 1,7, a ja miałem no już 2,5. Na razie jeszcze garażu nie mogę modernizować, ale czekajcie, ile to kosztuje? 420 tysięcy, o kurde! To jedno to ostrożne zlecenie za milion i no mamy już dwa garaże. Czekajcie, weźmy coś innego. Może być Rage Engist, Engeist The Machine. Czemu nie? Bomb Truck jest fajny. Killing in the Name of też jest fajny. Dobra, więc no, dzisiaj taki luźny odcinek bardziej, więc przed każdym audiologiem i vlogiem będę sobie pisał, o czym chcę sobie opowiedzieć, tak jakby, tak? Jakie informacje chciałbym wam przekazać? Słuchawki dalej są uszkodzone. Znaczy mam po prostu uszkodzone słuchawki, tak? Nie wiem, czy wam o tym mówiłem. Chyba mówiłem. Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie, Subnautica. Znowu Subnautica. Już jest na wersji eksperymentalnej poprawiono PDA, chociaż dla mnie jedną rzecz tylko w tym PDA popsuto. To, że w blueprints, czyli w składnikach, są tylko składniki do baz, a reszta jest mi ciężko znaleźć. Więc nie wiem, czego muszę potrzebować, żeby zrobić to i to. A, w ogóle w Subnautice niestety musiałem usunąć Subnauticę i zainstalować ją na nowo. Z jakiego to powodu było? No, powód jest, no może mi w to nie uwierzycie, ale tak jest, że musiałem zużyć 5 giga miejsca na dysku, żeby zaktualizować grę. A Subnauticę wcześniej miałem na dysku C. I żeby zmienić katalog docelowy Subnautiki, musiałem zainstalować tą aktualizację, tak? Więc tak trochę słabo.
Tak więc musiałem usunąć Subnautica i pobrać ją na nowo. I nie mam świata Creative teraz, tylko mam teraz tylko i wyłącznie świat Survival. Więc seria Survival się teraz już rozpocznie. Chociaż, że za max 2 miesiące już do Subnautica pojawi się zakończenie, minimum tydzień, to już i tak rozpocznę wtedy tą serię Survival, więc teraz Subnautica nie będzie. Kerbali również nie będzie, bo gra mi się nieoczekiwanie zaczęła crashować. Nie pytajcie mnie. Starych modów nie mam. O, widzicie? Nawet przekroczenie prędkości nas nie dotyka. Już czekajcie, czy ja wyłączałem mandaty? Czekaj się. O Jezu, miałem kichnąć. Przepraszam. Dobra, czekajcie, czy ja mam włączone mandaty? Ostrzeżenie o ładunku ciężkim. Wyłączyłem wykroczenia. Aha, czyli ja już wiem, czemu nie dostaję mandatów za przejazd przez czerwone światła. To czekajcie, to może wyłączymy symulację zmęczenia. No. Jezu. Ludzie, to jest straszne. O, to jest fajniejsze. Chociaż nie, może weźmiemy Back in Black, co? Podoba mi się ostatnio ta piosenka. Podgłosimy troszkę. No. Tak, żeby nie było za głośno. Ja teraz nie czuję, czy wam jest za głośno, czy za cicho. Czekajcie. Może dojedziemy do tej stacji benzynowej i zakończymy odcinek, bo już nie mam timera odcinka, a nie chcę wychodzić z filmu, żeby on mi się przestał nagrywać. Tak więc dojeżdżamy do stacji i kończymy odcinek. Znaczy, to jest jeden odcinek podzielony na dwie części, tak? Pierwszą część, znaczy ten, bo ja teraz jadę do Bełchatowa. Tak więc nagrałem sobie tą część przed wyjazdem, a jak wrócę już z Bełchatowa, to nagram od razu drugą część tego odcinka i wrzucę te dwa i wrzucę te dwie części naraz. Wiecie, o co chodzi. Dobra. A, jeśli chcecie, to napiszcie mi, czy wolicie skrzynię biegów automatyczną, czy manualną. Dobra, zatrzymamy się tutaj na stacji. O, widzicie, tam jest ta super wielka ciężarówka. Czekajcie, do gramola się. Gramol się szybciej, 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 szybciej. Dobra. A i wam jeszcze pokażę, jak ta wielka ciężarówka wygląda, bo ja nie wiem, gdzie mam ją kupić, ale wiem, że mogę ją zobaczyć więcej. Wchodzimy. Katalog ciężarówek. Czekajcie. O, jest, widzicie? O. I pamiętam tego moda, jeszcze miałem 6 lat bodajże. Tutaj można się tak. Nie można się tak obrócić. We wcześniejszym modzie na tą ciężarówkę można się było tutaj obrócić tak, że szedłem tak do tyłu i byłem tam z tyłu, w takim pokoiku. O, fajne. O, to jest też urok takich amerykańskich ciężarówek. O matko kochana. O, no dla mnie. Czekajcie,
Czekajcie, to zobaczmy. Skania Streamline? Nie, tu nie jest ta. Mamy skanie R. Tak, mamy skanie R. Wcześniej, na początku, czekajcie. Na początku mieliśmy taką skanię, później taką. Teraz mamy taką skanię. A następny poziom mamy taką skanię. Fajne, co? A czekajcie, czekajcie. LOL! Patrzcie, jakie to może być wielkie! Ja! Nie! Biorę to, ludzie! Bijemy 16 poziom i ja to biorę. To jest najlepsze. Wow. No i co, tutaj są jakieś akcesoria? Nie, niestety nie. Nie, moda chyba na to nie ma. Jezu, patrzcie, jakie to jest wielkie. A i w ogóle ostatnio przed update. Który wprowadził nowe takie rzeczy, że zobaczcie, że tutaj to takie, których nie można zmienić. Tak. Zmienię muzykę. Chociaż i tak kończymy ten odcinek zaraz. Jak widzicie, taka skania będzie na dobije 16 poziom i taką mam skanię. Więc bójcie się. Bójcie się osobówki. Będę was staranował jak nie wiem co. Wow. W ogóle, ale ładne malowanie dali. Wow. Ładnie to wygląda. Dobra. Dobra. Wiecie co? Kończymy już ten odcinek, bo za długo przedłużam. Tak więc ja na tle tej wielkiej skanii się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!